BTS Rekord podejmie ekipę Stali Brzeg. Rafał Kędzior, zapraszam na to spotkanie, na ten mecz. Madzia świetnie do Caputy, kapitalny przerzut, Seweryn Caputa, pokazuje się Twarkowski, Twarkowski już w 16, świetnie to zrobił, Twarkowski wyłożył piłkę, popatrzmy, wróbel, jeszcze Nowak, fatalne pudło zawodnika Rekordu, ale to była świetna akcja. W poprzednim sezonie Rekord wygrał w Brzegu 3-1, a u siebie 2-1, także jak na razie dwa kolejne zwycięstwa. Teraz uderzenie z dystansu. Kto kontuzjowany, to mówi, że ciężko wymienić wszystkich, których nam brakuje, ale może o tym za chwilę, bo teraz dobra akcja, popatrzmy, jest okazja, Dychu strzela, broni Szumera, jeszcze będzie szansa na odbitkę, nie, bo dobrze asekuruje to Mateusz Madzia. Tomasz Nowak, jest tam zupełnie sam zawodnik Rekordu, jak na razie tych bramek nie mamy, chociaż już 40 minuta na zegarze. Twarkowski może teraz, chyba szybciej powinien próbować już przejąć piłkę. Teraz Kowalczyk, popatrzmy, jest uderzenie Kowalczyka, ale tylko postraszył. Dychus. Świetnie teraz drużyna gości. Proszę zobaczyć, jak ta akcja, Danielik w kierunku jeszcze Dychusa. Popatrzmy, jest strzał, to była świetna akcja. Podniósł tę piłkę pomocnik, obrońca Rekordu. Teraz jest szansa i jest gol! Marcin Wróbel, on to właśnie tak robi. To jest jego gra. Czeka. Często też niewidoczny, często tyłem do bramki. A kiedy dostaje piłkę na głowę, to zawsze jest zagrożenie. No i znów kolejny mecz Rekordu ze Stalą Brzeg, w którym nie będzie wyniku bezbramkowego. I teraz mamy gwizdek kończący pierwszą część spotkania. Patryk Świerczek zaprasza oba zespoły do szatni. W bramce Szumera, dalej Żołna, kapitan zespołu numer 16, Madzia numer 5, Pańkowski 33, Kareta numer 30. Może o tym za chwilę, bo Twarkowski ma możliwość rozegrania tej akcji. Żołna z powrotem do Twarkowskiego. Twarkowski w 16, strzał, obite nogi rywala. Teraz zagrywa do Żołny, pokazał się Twarkowski, cały czas Nowak w dwójkowej akcji z Żołną. Żołna. Teraz już Twarkowski w polu karnym. Popatrzmy, jest dośrodkowanie. Kowalczyk. Kowalczyk strzał i broni teraz świetnie Norbert Florczak. Sypek. Do Dychusa. Dychus pewnie będzie szukał dryblingu w pole karne. Dychus, dobre dośrodkowanie. Oj, wybija piłkę. Teraz jeden z obrońców Rekordu pomylił się na moment. Szumera. Jest okazja do kontry. Marcin Wróbel blisko linii bocznej. Teraz pokazuje się pędzący tam Tomasz Nowak, ale Wróbel spokojnie poczekał na pozostałych partnerów. Strzał z dystansu. Ta piłka przetoczyła się po poprzeczce. Najbardziej cofnięty z tej trójki stoperów jest Pańkowski, szukał Szczepana Muchy. Żołna. Świetnie teraz do Tomasza Nowaka, ten do Muchy. Mucha ma troszkę miejsca, rozbiega się teraz Wróbel. Jednak sam znów tak zdecydował się w zasadzie na takiego lekkie podcięcie. No, mamy tu to szczęście, że jesteśmy bardzo blisko ławek rezerwowych. Kierownik zespołu Rekordu, może o tym za chwilę, bo świetna akcja Szczepana Muchy, to jest rzut karny, ale to jest kapitalna akcja Szczepana Muchy, 74 minuta, no i właśnie na taki błysk tego chłopaka czekali tutaj także partnerzy z boiska, świetna akcja, świetny dribbling, Tomasz Nowak, 75 minuta, Nowak, gol! Został zmylony w 100% teraz Norbert Florczak, Marek Sobik, świeże siły. Jest Nowak, który cały czas wygląda, jakby miał te świeże siły. No i to jest odegranie Tomasza Nowaka, klasa naprawdę ligowa. Jest Szczepan Mucha w 16, Szczepan Mucha, lewa noga, gol! 3-0, świetne wejście, świetna akcja dwóch rezerwowych, ale też kluczowe to dogranie Tomasza Nowaka. No i Rekord już podwyższa prowadzenie na 3-0. Zespole Rekordu, a więc Battelt. Oj, teraz kosztowna strata, Podgórski, Podgórski, no chyba lepszą sytuację już miał. Jeszcze Niemczyk, niedokładne zagranie w jego kierunku. Tutaj jest też Wróbel i pędzący do przodu Czaicki.
Dobrze to wyczekał zawodnik rekordu Wróbel. Popatrzmy, Czaicki broni to wszystko. Florczak, dobra interwencja. Chyba ręka w tym zagraniu Czaickiego. Znów Podgórski, zagapił się teraz troszkę nocoń. Jest okazja na uderzenie z dystansu i mamy bramkę. A więc nie udało się rekordzistom dowieść tego zera, jeśli chodzi o straty. Sebastian Rogala i mamy honorowe trafienie. Rekord wygrywa ze Stalą Brzeg, rekord opisuje kolejne 3 punkty. No a ekipa Marcina Nowackiego w coraz trudniejszej sytuacji.